Oto strach, ból i wątpliwości person, czyli klientów korzystających z usług social media. Klient mówi: Panie Rahimie, DNA firmy jest u nas. Jak pan chce odpowiadać za komunikację naszej firmy, będąc na zewnątrz? Panie kliencie, odpowiadam, DNA waszej firmy wcale nie jest u was. Są klienci, dla których pracujemy 5-6 rok. Proszę mi wierzyć, że w tym czasie działy marketingu zmieniły się 5-6 razy. Często zdarza się, że kiedy po 5-6 latach obsługi tej samej firmy, to my wprowadzamy pracowników naszych klientów, a nie oni nas. Teraz pytanie, czy lepiej jest zaufać agencji czy pracownikowi, kiedy rynek pracownika tak bardzo się zmienia? Oto jest pytanie. To co, jak wasz pracownik odejdzie w takim razie? Pyta klient. A widzi pan, to wtedy my właśnie możemy się wykazać, ponieważ jeżeli od nas odejdzie pracownik, to my mamy kilkadziesiąt osób, które jest w stanie go zastąpić. Ba, jeżeli któryś pójdzie na L4, jest pracownik, który go zastąpi. Ba, jeżeli któryś pójdzie na przykład do toalety na przerwę, to jest pracownik, który go zastąpi, żeby czas reakcji był jak najszybszy. A kiedy od pana odejdzie pracownik, jest duże niebezpieczeństwo, że rekrutacja kolejnego i przygotowanie kolejnego pracownika do pracy będzie zajmować znacznie więcej czasu. Kiedy pracownik odejdzie, to się może zdarzyć i u pana, i u nas, my zachowamy ciągłość komunikacji. To jest plus za współpracą z agencją social media zewnętrzną. Panie Rahimie, rozliczajmy się tylko od efektów, mówi klient. Panie kliencie, niestety nie jesteśmy w stanie rozliczyć się tylko od efektów. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, iż sprzedaję na przykład pańskie buty w sklepie internetowym. Oczywiście im więcej nakładów reklamowych, tym więcej pozyskanych klientów. Ale co z obsługą posprzedażową? Co z obsługą wiadomości? Co jeżeli pan ma sklep w galerii handlowej i na przykład przyjdzie 100 wiadomości na przykład którąś niedzielę, czy dzisiejsza niedziela jest otwarta, czy zamknięta, bo już nikt nie wie, kiedy jest otwarta, kiedy jest zamknięta. Czy my mamy to olać? Czy my mamy zatem wykonywać tylko pracę nastawioną na sprzedaż? A jakie inne cele pełni Facebook? Często jest tak, że nasza obsługa posprzedażowa związana także z reklamacjami jest lepsza niż w sklepach stacjonarnych. Za to trzeba zapłacić abonament stały w kwocie na przykład 5, 6, 10, 15 tysięcy. No a potem dopiero wydać pieniądze na reklamę i skalować to. Jeżeli widzimy, że wzrost budżetów reklamowych zwiększa także sprzedaż, to możemy rosnąć tak bardzo, jak wspólnie ustalimy. Ale baza musi być. Nie możemy rozliczać się tylko od efektu. Klient mówi, spróbujmy, panie Rahimie, zobaczymy, czy będą efekty. Zwykle, jeżeli klient mówi, spróbujmy, zobaczymy, czy będą efekty, to są to klienci, którzy spodziewają się tych efektów od razu. I to jest niestety wada małych klientów, którzy szybko przychodzą, bo nie organizują przetargów, ale również szybko odchodzą. Dlaczego? Otóż mali klienci mają to do siebie, że spodziewają się efektów od razu, ponieważ nie rozumieją tego, jak bardzo długofalowym procesem jest w ogóle budowanie rozpoznawalności marki. Bo jednak duże firmy tym różnią się od małych, że one swoje marki budują przez lata i inwestują bardzo dużo, nie mierząc efektów tylko tu i teraz, tylko patrząc na to bardziej długofalowo. Ja mam taką jedną zasadę, że kiedy klient korzysta z moich usług, ja równolegle staram się korzystać z jego usług. Robię to głównie dlatego, żeby lepiej poznać klienta. Kiedy na przykład, nie wiem, jakiś klient jest fryzjerem, no to się strzygę u niego. Kiedy sprzedaję buty, noszę jego buty. Kiedy sprzedaję samochody, no to jeżdżę samochodem, który kupiłem od klienta, któremu obsługuję Face'a. Często jest tak, że kiedy klient po 2 tygodniach pyta, gdzie są efekty. Na przykład mam takiego klienta, który ma sieć siłowni. Po 2 tygodniach pyta, gdzie są efekty. Ja mówię, proszę pana, przez 2 tygodnie chodzę na siłownię. Gdzie jest mój kaloryfer? Nie ma. To ile mam chodzić? No on mówi, no parę lat. A jak dużo mam ćwiczyć? No on mówi, no codziennie. No widzi pan, tak samo jest właśnie z social media marketingiem. Trzeba to robić codziennie przez wiele, wiele lat. Wtedy jest szansa na zbudowanie odpowiednich efektów. Nie da się tak po 2 tygodniach. Albo na przykład miałem takiego klienta, który ma szkołę języka hiszpańskiego. No i też po 2 tygodniach, gdzie są efekty? To też się pytam po 2 tygodniach, gdzie jest mój hiszpański? Też się uczę. I uczę się 6 rok i dalej niewiele z tego umiem, ale się trzeba uczyć. No bo wiecie, kiedy nie ma efektów spektakularnych, to nie znaczy teraz, żeby w ogóle nie ćwiczyć. Dobrze jest ćwiczyć raz w tygodniu, nie? Może kaloryfera nie będzie, ale będziesz zdrowszy. I tak samo jest z marketingiem. Kiedy nie wydajesz miliona, bo tyle wypada wydać, bo tyle wydaje konkurencja, dobrze jest wydać parę tysięcy, bo to zawsze coś. Kolejny strach, ból, wątpliwość klienta przy zlecaniu usług social media na zewnątrz. Klientka mówi, że przecież ja się znam na fejsie, zrobię to sama lepiej. Wtedy odpowiadam klientce, ależ oczywiście, że pani zrobi to lepiej. Pani to zrobi najlepiej, przecież nikt nie zna pani firmy tak dobrze jak pani. Ale pani nie ma na to czasu. Pani ma całą firmę na głowie. Co pani będzie siedzieć na fejsie? Nie ma pani ważniejszych rzeczy do roboty. A poza tym, jeżeli pani zrobi to sama, to wyjdzie to 10 razy drożej. Proszę to zlecić na zewnątrz. Jest mnóstwo rzeczy, które musi pani delegować. Inaczej pani nie zeskaluje biznesu. Tak to działa. I działa. No i przychodzi do ustalenia tego, ile postów tygodniowo mamy wrzucać. No i ponieważ klient ma mało do wydania, no to wychodzi na to, że trzeba wrzucać 2 posty tygodniowo. No 2 posty tygodniowe to tak jakby jedna jaskółka uczyniła wiosnę. Wtedy odpowiadam klientowi, że trzeba na wrzucać cały czas te posty. Napierdalać. Chodzi o to, że komunikację social media trzeba utrzymywać nie tylko codziennie, ale też nieustająco, tak jak tłumaczyłem w pierwszej części szkolenia o zasięgach organicznych.
Mówiłem, że niektóre firmy wrzucają co godzinę, niektóre wrzucają nawet 100 postów dziennie. Przeważnie im większa firma, tym więcej tego kontentu produkuje. No i klient mi mówi, że chce 2 posty tygodniowo i podaje argument, panie Rahimie, żeby nie zmęczyć fanów. Nie, nie da się zmęczyć fanów. Zasięgi organiczne dzisiaj są tak małe, że nikomu się nie uda dzisiaj zmęczyć fanów. Jeżeli my docieramy do ułamka procent naszej społeczności, to my nie martwimy się tym, że jak wrzucimy 10 postów, to ktoś 10 razy zobaczy nasz post. Nie ma na to szans. Zasięgi organiczne są tak małe, że nie uda się zespamować fanów. Trzeba się komunikować nie tylko codziennie, ale też nieustająco. Więc nie ma dnia bez postów. Tak trzeba tłumaczyć klientom. No i na końcu ci mniej przekonani klienci zadają pytanie, czy Facebook jest na pewno dla nich. Pytanie to przypomina mi zadawanie pytań w latach 90., czy strona internetowa jest dla nas. Nie podlega wątpliwości to, że dzisiaj strona internetowa jest absolutnie dla każdej firmy, chyba że dla, nie wiem, służb specjalnych nie jest, aczkolwiek dla agentów specjalnych to też można zakładać profile po to, żeby nie wyglądali na agentów specjalnych. To się robi skomplikowane. Ale generalnie Facebook jest dla każdej firmy dzisiaj. Absolutnie. To były największe wątpliwości potencjalnych klientów, którzy zastanawiają się, czy współpracować z zewnętrzną agencją social media, czy nie. A w dalszej części szkolenia porozmawiamy o tym, w jaki sposób współpracować z już pozyskanymi klientami. Ten sposób współpracy zależy od wielkości działu marketingu, a wielkość działu marketingu zależy od stylu, w jaki powinniśmy się z nimi komunikować. Jedziemy dalej. Klienci dzielą się na małych, średnich i dużych. Takie też są działy marketingu. W zależności od wielkości działu marketingu powinniśmy dobrać inny styl komunikacji. Ponieważ wspomniałem już, że klient agencji social media to może być mały klient, dlatego że jedynym kanałem jego promocji może być Facebook. Wówczas nauczmy się współpracować z małymi klientami. Mali klienci mogą mieć w dziale marketingu osób zero. Zero osób. Najczęściej jest to właściciel. Przyjmijmy na to, że jest to na przykład jakiś stok narciarski. Właściciel stoku narciarskiego to jest gość, który najlepiej zrobiłby wszystko sam i oczywiście nie ma nikogo w marketingu. Kiedy do niego dzwonisz, on nie odbiera. Trzeba od razu ustalić z takim człowiekiem, że po prostu outsourcing oznacza pełne zaufanie i nie będziemy prosić go o akcept postów, bo on nie ma na to czasu, on pracuje w terenie. Kiedy jest śnieg, to on generalnie nie wchodzi na fejsa. Współpraca z takim klientem oznacza pełne zaufanie i trzeba to ustalić już na samym początku. W Polsce jest taka duża przepaść między średnimi i dużymi firmami, ponieważ średnie firmy mają na przykład od 1 do 5 osób w dziale marketingu, a duże firmy potrafią mieć ich nawet 100. Nie ma jakoś coś pomiędzy. Więc średnie firmy, które zatrudniają 1 do 5 osób, to są działy marketingu, które są naprawdę zarobione i one często potrzebują z jednej strony delegować zadanie, ale nie pilnować tego operacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że mają masę innej roboty. Są to osoby, z którymi trzeba ustalić, że nie tyle akceptują wszystko na co dzień, ale na przykład dokładnie sprawdzają raporty i podejmują z nami strategiczne decyzje. Inaczej wygląda zupełnie współpraca z dużą firmą. Duże firmy mają duże działy marketingu. Te działy marketingu mogą liczyć nawet 100 osób. Co ciekawe, chociaż są duże, to zlecają na zewnątrz wykonywanie różnych usług, na przykład agencji social media, agencji CSM, agencji PR. Dlaczego? Bo policzyły, że tak się opłaca. W sumie, jeżeli masz dostać 3-4% za obsługę budżetów mediowych, to taniej wyjdzie im zlecić to na zewnątrz, niż budować te kompetencje w środku, tym bardziej, że te 3% to jest taka bariera błędu, że można się po prostu pomylić. Co ciekawe, często współpraca z takimi dużymi firmami jest bardziej odtwórcza niż z małymi firmami, gdzie trzeba wiele rzeczy wymyślać. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie, jeżeli mówimy o dużych firmach, są to globalne korporacje, które w przypadku na przykład firmy biżuteryjnej mają centralę w Paryżu. W przypadku firmy na przykład produkującej soft mają centralę na przykład w Kalifornii. To tam powstały strategiczne, kreatywne decyzje i powstały procedury praktyki. Robimy to w Polsce głównie dlatego, że nie da się tego zrobić z tamtych krajów. Więc często ta praca polega na tym, że trzeba być po prostu dobrym rzemieślnikiem. Zauważyłem pewną zmianę stosunku firm w zakresie od ich wielkości do agencji social media. Małe firmy najczęściej mówią, spróbujmy, może się uda, chcą od razu zarobić. Większe firmy natomiast mówią, o, już umiemy to zrobić, spróbujmy to zrobić sami zrobimy to lepiej. Mają parę osób w marketingu, no i sami będą to robić, a nie będą zalecać to na zewnątrz. Jak są już większe, to dochodzą do poziomu, w którym widzą, że trzeba się jednak specjalizować. W sumie umiemy to sami robić, ale już nam się nie chce. Natomiast te największe firmy, tak jak wspomniałem, te korporacje, mówią, nieważne, czy nam się chce, czy nam się nie chce, po prostu nam się to nie opłaca, więc lepiej zlecić na zewnątrz. Rzeczywiście, jeżeli często takie firmy obsługuje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na 4 zmiany, to rzeczywiście my jako mniejsza firma musimy się mocno nagimnastykować, żeby to zrobić tak, aby się to opłacało. Duże firmy mniej mogą kombinować, dlatego wolą to zlecić na zewnątrz. Jaka powinna być zatem Twoja strategia pozyskiwania klientów, jeżeli masz małą agencję social media, którą dopiero rozwijasz i chcesz konkurować na przykład z moją? Jeżeli chcesz, to śmiało, to szkolenie online jest także dla mojej konkurencji, więc jeżeli wanna fight, to już Ci radzę.
Przede wszystkim postaw na swoją niszę. W strategii błękitnego oceanu powinieneś wybrać te firmy, dla których będziesz jedyną agencją social media do wyboru. A jedyną agencją social media do wyboru będzie, jeżeli na przykład będziesz blisko swoich klientów. Wybierz na przykład jakiś obszar, jakąś geolokalizację, jakieś miasto lub jakąś specjalizację, na przykład branżę kosmetyczną lub branżę obuwniczą lub branżę, nie wiem, dentystyczną, w której po prostu ty będziesz najlepszym specjalistą. To jest strategia poszukiwania własnej niszy, tak zwana strategia błękitnego oceanu. Taka jedna anegdota z tą specjalizacją. Otóż mam takiego jednego klienta, którego nigdy nie udało mi się pozyskać. Jest to producent butów. Poszedłem do nich kilka lat temu i powiedziałem, że chciałbym obsługiwać ich Face'a. Zapytali się, czy mam doświadczenie. Odpowiedziałem, że nie. Po czym powiedzieli, jak pan będzie miał doświadczenie, to proszę przyjść ponownie. Przez ten czas najwięcej klientów, jakich obsługiwałem, to właśnie producenci butów. Poszedłem do nich po kilku latach znowu i mówię, mam w swoich portfolio prawie wszystkie marki obuwnicze. A oni odpowiadają, pan pracuje dla konkurencji? O nie, to pan już wie za dużo. Też odmówili. To miało być śmieszne. No ale nikt się nie śmieje, bo nie widzę was. Dlatego dołączcie do grupy Rakim Black Szkoli Online i napiszcie, czy to było śmieszne? Zewnętrzna agencja social media, czy wewnętrzny dział social media? Oto jest pytanie. Jeżeli jako agencja social media macie przekonać klienta do outsourcingu tych działań, wówczas musicie przekonać klienta, że obsługa social media wewnątrz wyjdzie im drożej i gorzej. Dlaczego? Trzecim moim odkryciem przez 10 lat prowadzenia agencji social media jest to, że social media marketing nie jest prosty i nie jest tani. Jest wręcz, powiedziałbym, drogi. Oto przykład, dla którego social media marketing nie jest prosty i nie jest tani. Jeżeli zobaczyłeś kiedyś post promujący to szkolenie online, to z pewnością było to wideo. Żeby stworzyć takie proste wideo, to potrzeba mieć kilku operatorów, którzy to nakręcą. Tutaj jest ich w sumie 10, kilka kamer i zacne miejsce. Następnie taki materiał trzeba zmontować. Rzadko się zdarza, żeby wybitny operator był jednocześnie wybitnym movie makerem. Jeżeli robi to i to, to w obu rzeczach jest słaby. Jeżeli pojawiły się w tym wideo na przykład belki graficzne, to robi to graphic designer. Rzadko kiedy się zdarza, żeby osoba umiała kręcić kamerą, a potem to montować i jeszcze robić piękne grafiki. Jeżeli ten post miał swój opis, no to był potrzebny do tego copywriter, tak zwany social media specialist, content designer. Rzadko kiedy się zdarza to, żeby osoba umiała kręcić, projektować graficznie, montować wideo, a także pięknie pisać tak, żeby porywać. Jeżeli natomiast zobaczyłeś ten post i w jego wyniku kupiłeś to szkolenie, to znaczy, że był on dobrze stargetowany do Ciebie za pomocą reklamy Facebook Ads. Podstawy tej reklamy można poznać, ale żeby robić to naprawdę dobrze, to Twój mózg musi mieć dwie lewe półkule. Co to znaczy? Prawa półkula odpowiada za część bardziej kreatywną, lewa za część bardziej analityczną. Jeżeli pięknie piszesz i robisz reklamę, to obie te rzeczy robisz na średnim poziomie. Jeżeli chcesz to robić wybitnie, wówczas ten post powinno robić kilka osób. Operator, movie maker, graphic designer, content designer i specjalista od reklamy. Przydałby się jeszcze ktoś od Messengera i jeszcze jakiś kierownik, który to wszystko spaja. O ja jebę. Czyli jest potrzebnych w takim razie kilka osób, żeby wrzucić jeden post. Mam 10 lat doświadczenia. Jeżeli zaprosisz mnie do poprowadzenia Ci Face'a, to wiecie co Ci powiem? Że nie umiem tego zrobić. Paradoks wiedzy social media marketingu polega więc na tym, że jak tu teraz być naraz graphic designerem z lekkim piórem i analitycznym umysłem do reklamy? Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, żebyś przekonał swojego klienta, że jeżeli będzie chciał zbudować wewnętrzny dział social media marketingu, to nie wystarczy jedna osoba. Nie wystarczą też dwie, ani trzy, ani cztery. Potrzeba ich kilka. A najczęściej jest tak, że osoby, które myślą o zrobieniu Facebooka wewnątrz, nie tyle biorą jedną osobę, ile dają jedną z 8 zadań komuś, żeby to zrobił najlepiej osobie siedzącej na recepcji, a potem się pytają, gdzie są efekty. Bo prawda jest taka, że paradoks wiedzy polega na tym, że im dalej w las, tym bardziej widzisz, jakie to trudne. Ja już wiem. Dlatego musisz wiedzieć, czy jesteś osobą, która wie coś o wszystkim, czy wszystko o czymś, czy chcesz ogarniać, czy chcesz być specjalistą. Do zrobienia dobrego social media marketingu potrzeba naprawdę zespołu ludzi, bardzo holistycznego podejścia do tematu. Social media marketing to m.in. trzy wyzwania. Jeżeli jakiś klient wymaga obsługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w różnych strefach czasowych, to nie jest w stanie tego zrobić jedna osoba. Czasami potrzeba 16-osobowych zespołów do obsłużenia jednego Face'a. Jeżeli jest to na przykład gra komputerowa, gdzie na Messengera przychodzi 10 tysięcy wiadomości z pytaniem, to pracujemy na różne zmiany. Wyzwaniem są również weekendy, obsługa 24/7, a także lokalne oddziały. Aktualnie na przykład do obsługi naszego Edrona w Brazylii potrzeba agencji na miejscu. Nie da się tego zrobić w Polsce. Jest to bardziej skomplikowane niż mogłoby się wszystko wydawać. Dlatego jeżeli chcemy to ogarnąć globalnie dla firmy polskiej działającej na przykład na rynkach zagranicznych, wówczas mamy ręce pełne roboty. Bo social media marketing nie jest tak prosty
i tak tani, jakby się mogło wydawać. I tutaj trzeba w tym zakresie uświadomić klienta. Trzeba go uświadomić, że social media marketing nie jest taki prosty i takie tanie, jakby się mogło wydawać. A zawód social media ninja jest bardziej poważny, niż by się mogło wydawać. Social media marketing w biznesie dopiero się rozkręca.